Dla finansowej edukacji Witam serdecznie Ostatnie dni były bardzo dziwne w historii giełdy Jeden z najdziwniejszych dni Ze względu na akcje GameStop yy, Które wzrosły no 800% przy ciągu nie wiem tam tygodnia coś takiego więc jest to chyba największy jeden z największych i najbardziej stromych wzrostów w historii. Oczywiście po drodze zaliczając spore korekty. Dużo osób zastanawia się dlaczego ten wzrost był tak gwałtowny i tak szybki. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zadziałało tutaj pewien, zadziałało tu pewien mechanizm nazywany short squeeze. Dużo osób mówi short squeeze short squeeze i nie wie tak naprawdę o co chodzi. Każdy trader i inwestor z pewnością skojarzył sytuację, w której cena akcji jakiejś spółki przestała rosnąć przez pewien czas, dlatego bo duża ilość inwestorów otworzyła pozycje krótkie, czyli grała na spadki. Następnie ku zaskoczeniu jego, cena poszybowała w górę i właśnie na tym polega short squeeze. Jeżeli byśmy chcieli się przyjrzeć dokładnej definicji short squeeze, można powiedzieć, że short squeeze polega na zamykaniu przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, ale o tym najważniejsze są ci instytucjonalni pozycji krótkich, czyli tak naprawdę odkupywaniu akcji po wyższej cenie niż oczekiwali. Są do tego zmuszeni ze względu na jakby trend, który wystąpił ze względu na wzrost ceny akcji. I właśnie przez to odkupywanie ceny akcji czy jakiegoś nie wiem, surowca na przykład rosną. Prawdopodobnie w poniedziałek srebro, które zostało namierzone przez radar ludzi z Wall Street Bets na Rededicie. E, możliwe, że srebro będzie takim e, rynkiem, tylko tutaj trzeba uważać, dlatego, bo srebro jest specyficznym metalem, które jest shortowane przez banki, takie naprawdę duże jak JP Morgan i to ma swoje zalety, bo jeżeli JP Morgan na przykład, czy jakieś inne banki, które shortowały srebro, by z niego wyszły, czyli odkupiły to srebro, to można powiedzieć, że cena srebra eksploduje i wszystko zobaczymy, jak to będzie wyglądało w poniedziałek, dlatego, bo no widać, że jest duże parcie, coraz więcej osób o tym mówi i jest szansa, że zobaczymy naprawdę realną hossę na srebrze. Tylko trzeba pamiętać, że z tego trzeba wyjść. Nigdy nic nie rośnie do nieba, nieskończoność. I zawsze jest moment dobrego wyjścia, i o tym należy pamiętać. Jeżeli chodzi o ekspozycję na srebro, mamy tak naprawdę trzy opcje: albo kupić fizyczne monety. To ma wiele zalet, ale też wiele wad: po pierwsze wyższa cena, po drugie musimy uważać na osobę, od której kupujemy te metale, a po trzecie, odsprzedanie tego jest jednak bardziej kłopotliwe, dlatego, bo ludzie wolą kupować od autoryzowanych mennic, a niekoniecznie ku kupować. Od sprzedawców trzecich. Z drugiej strony, srebro fizyczne, zazwyczaj takie w postaci monet, podczas takiej hossy szybciej rośnie. Więc, jeżeli państwo nie będziecie mieli problemu z odsprzedażą takiego metalu, to jest to dobra opcja. Kolejne opcje, według mnie lepsze, może nie tak bezpieczne, ale lepsze, bardziej z drugiej strony agresywne ze względu na swoją specyfikę instrumentalną, są to ETF-y zabezpieczone fizycznym metalem. Yy, znany w Stanach Zjednoczonych jest taki y, ETF SLV i on niby jest zabezpieczony metalem, jak to w praktyce jest nie wiem, ja polecam jeden ETF jest to ZKB Surichel Cantonal Bank Silver ETF, y, tutaj w jakiej, on jest w różnych walutach, ale to nie ma znaczenia, czy kupimy w euro, czy we franku czy w dolarze nawet amerykańskim, dlatego, bo on odzwierciedla cenę srebra i tam trzeba wejść na stronę ETF-u, ile jedna, jeden, jedna jednostka odzwierciedla Gram srebra, i rzeczywiście to srebro jest składowane w Banku w Szwajcarii w Curychu. Drugą opcją jest ETF Sprota PSLV, i on też rzeczywiście jest bezpieczny. Jest polecany, ale ja bym się trzymał jednak ZKB. Tylko należy pamiętać o jednej rzeczy: że jeśli Hossa na srebrze wystąpi, to wzrosty na ETF-ach będą rzeczywiście bardziej agresywne, ale z drugiej strony spadki będą powyżej normy. To było widać w marcu, że ETF-y spadły mocniej, niż, nawet te fizyczne, niż realne srebro. I takie anomalie czasami są na ETF-ach, dlatego proszę się nimi nie przejmować i proszę obserwować rynek srebra. Następny film będzie drugą częścią poprzedniego, dotyczącą fundamentów. Uważajcie na hostce srebra, dlatego bo srebro jest płytkim rynkiem i z jednej strony można dużo zarobić, ale z drugiej strony można stracić wszystkie pieniądze, jeśli używacie lewaru i gracie na, gracie na wzrosty. Dlatego ostrożnie. W czasach chwiejności gospodarek, jak i walut, najskuteczniejszą i najrozsądniejszą formą zabezpieczenia kapitału jest zakup metali szlachetnych. Natomiast przed inwestycją trzeba dowiedzieć się, jak najopłacalniej zaopatrzyć się w metal, kiedy kupić, kiedy sprzedać, jak przechowywać oraz jakie ma zastosowanie w systemie finansowym. Dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy skondensowane kompendium wiedzy właśnie na temat inwestowania w metale szlachetne. Koszt to zaledwie 79 zł za wiedzę na najwyższym, bezkonkurencyjnym poziomie. Gwarantujemy Ci, że po zapoznaniu się z naszym kompendium wiedzy nie będziesz musiał wydawać więcej pieniędzy na zdobywanie wiedzy w zakresie metali szlachetnych. Także wejdź na stronę finansowe.edukacja.pl, zakładkę Metale Szlachetne i zabezpiecz się na ciężkie czasy.